Gdy jesteśmy wraz z Ewą, moją małżonką, w Krakowie, czasem tam jeździmy, to mamy jakieś swoje ulubione miejsca, które no, często odwiedzamy. Nie wiem, czy wy też macie takie miejsca w Krakowie? No, na przykład, ile jest kamieniczek, które mają elewację z klinkieru przy rynku w Krakowie. Wiecie to, czy nie wiecie? Tak będę trochę, że tak powiem, przedłużał, aby dać szansę temu strumieniowi ludzi, który tutaj, wy nie widzicie, ale ja widzę, zmierza w naszą stronę, ale już powoli słabnie. Jednym z takich naszych ulubionych miejsc w Krakowie jest ulica Świętego Tomasza, między ulicami Sławkowską i Jana. Dlaczego właśnie tam? Bo tam powstaje obecnie coś niezwykłego. Hotel Hilton w kompleksie starych kamienic, cała przecznica. A że w młodości często tam bywałem, w dwóch kinach, które w tym kompleksie się znajdowały, kino Apollo, kino Sztuka, więc jest dla mnie to bardzo ciekawe, to co tam powstaje. Ktoś postawił sobie za cel stworzyć tutaj coś. Ludzie stawiają sobie różne cele, do których dążą w różnych dziedzinach życia, na miarę swoich możliwości, a często ciut powyżej. I moglibyśmy tutaj podawać mnóstwo przykładów. Jednym z takich wielkich celów jest coś odrestaurować, cokolwiek by to było, jakiś budynek, samochód, łódź. Sam kiedyś brałem to bardzo mocno pod uwagę, jako sposób na życie rozważałem coś takiego, że będę kupował stare domy, jakieś budowle i je odrestaurowywał. I do dzisiaj za każdym razem, jak widzę jakąś starą budowlę, to odzywa się we mnie zew, by odbudować. Innym z takich wielkich celów, które ludzie sobie stawiają, jest sprawdzić się w jakiejś roli, pokierować jakąś instytucją albo jakimś jej działem, być na przykład dobrym dyrektorem kreatywnym. Albo innym z takich wielkich celów, które ludzie sobie stawiają, jest wygrać grę w konkurencji z innymi. Gra między ludźmi, począwszy od gier komputerowych, po rywalizację firm, aż gdzieś tam po spółki giełdowe. Jest to pewna gra między ludźmi. A więc cele, które sobie stawiamy. Niektórzy moi bliscy przyjaciele, bliscy znajomi stawiają sobie wielkie cele. Stworzyć hotel, który zaistnieje w jednej z najsłynniejszych sieci. Sprawdzić się jako rektor historycznej wyższej uczelni, albo jako genialny, innowacyjny nauczyciel. Różne takie cele. A może coś odrestaurować, może być twórcą dzieł kulinarnych, może wygrać jakąś grę. Każdy z nas jakoś to w swoim życiu rozgrywa. Te swoje cele, zamiary w różnych dziedzinach życia. I właśnie na tym tle chciałbym zaproponować, a w zasadzie nie ja, tylko Duch Święty poprzez fragment Bożego Słowa, który dzisiaj poznamy, by pomyśleć o celu w jeszcze jednej dziedzinie życia, jaką jest moja osobista więź z Chrystusem, a więc duchowa dziedzina życia. Cokolwiek robisz, czymkolwiek się zajmujesz, masz jeszcze coś takiego jak duchową dziedzinę życia. I pytanie, jak można mieć cel, jakiś cel właśnie w tej dziedzinie? Właśnie dzisiaj o tym, a inspiracją będzie kolejny odcinek Listu do Rzymian z pierwszego rozdziału. Przeczytajmy go. Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. Ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Bóg bowiem, któremu służę w głębi mego ducha,
głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do was. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. Jak można postawić sobie cel w duchowej dziedzinie życia, w tej naszej więzi z Bogiem? Taki cel postawił sobie Paweł apostoł. Jest on tutaj ukryty w wersie 8, więc jeszcze raz go przeczytajmy, ten wers 8, tym razem szukając celu, jaki mu przyświecał. Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Co autor tutaj robi? Dziękuję Bogu za wspólnotę chrześcijan w Rzymie. Dziękuję Bogu za nich, chociaż nigdy tam nie był. Ale dziękuję Bogu za to, czym się wyróżniają. A wyróżniali się tym, że ich wiara była słynna, mówiło się o niej po całym świecie. Więc Paweł dziękuje za to Bogu. Cóż w tym szczególnego? Ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, to zobaczymy, że łączyła go z tamtymi chrześcijanami w Rzymie pewna szczególna więź. Na końcu tego listu Paweł pisze coś, z czego wynika, że zna osobiście około 30 osób spośród czołowych liderów tamtej wspólnoty. Dlaczego ich zna? Bo to byli ludzie, na których on miał wcześniej szczególny wpływ, a później oni pojechali do Rzymu, przekazywali Ewangelię i powstała wspólnota, do której teraz pisze list. A więc Paweł miał zasadniczy wpływ na powstanie i rozwój tamtej wspólnoty w Rzymie, chociaż nie założył jej osobiście, jednak jakby założył ją poprzez tych, którzy ją stworzyli i budowali, a wcześniej byli jego, można powiedzieć, wychowankami, ludźmi, na których miał szczególny wpływ. Więc kim byli chrześcijanie we wspólnocie w Rzymie dla niego? Wielu z nich, chociaż nie znał ich osobiście, było jego, można tak powiedzieć, duchowymi wnukami. I teraz w wersie 8 pisze, o wierze waszej mówi się po całym świecie. Ich wiara była znana, była słynna, ale dlaczego ci ludzie tacy byli? Dlaczego mieli taką wiarę? Jaki wniosek możemy wyciągnąć? Byli tacy, ponieważ on taki wzór wiary im przekazał przez tych, którzy tą wspólnotę założyli. Gdybyśmy więc mieli z tego wyciągnąć cel życia, jaki przyświecał Pawłowi właśnie w duchowej dziedzinie, to co to był za cel? Można go sformułować w następujący sposób, niezwykły cel, aby wzór mojej wiary został odbity w następnych pokoleniach. W przypadku Pawła on przekazał wiernie ten wzór swoim uczniom, a oni zanieśli go dalej w różne miejsca. Niektórzy do Rzymu. I teraz Paweł sobie siedzi gdzieś tam w jakimś innym miejscu w cywilizowanym świecie, słyszy o tych owocach i cieszy się. Zobaczył swój wzór wiary odbity gdzieś tam w następnych pokoleniach. Można mieć różne cele w różnych dziedzinach życia, ale tutaj, w duchowej dziedzinie, można mieć taki cel, by wzór mojej wiary został odbity w innych ludziach, w następnych pokoleniach, by ci ludzie byli jakby moimi duchowymi dziećmi,
A gdy zaniosą ten wzór dalej moimi wnukami, prawnukami, by można było tą wiarę w tych następnych pokoleniach zobaczyć i ucieszyć się. Taki cel dla tej duchowej dziedziny swojego życia miał Paweł. My też możemy za tym wzorem pójść. Czasami zdarza mi się tak spontanicznie uciąć sobie dłuższą pogawędkę z kimś z was, nie z jakiejś z moich grup. Jesteście podopiecznymi gdzieś tam w innych grupach, ale jest okazja, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach i dla mnie jest to niezwykła okazja, by posłuchać, jak patrzycie na pewne rzeczy, jak ufacie Bogu i jaki wzór wiary został odbity w was. To jest właśnie ten niezwykły cel dla duchowej dziedziny życia, jaki możemy mieć, by wzór mojej wiary został odbity gdzieś w następnych pokoleniach chrześcijan. By również ich wiara może była słynna, tak jak słynną była wiara chrześcijan w Rzymie. Można mieć różne cele w życiu, ale w tej duchowej dziedzinie można mieć taki cel, by wzór mojej wiary został odbity w następnych pokoleniach. Skoro tak, to jest pytanie, jak ten cel osiągnąć? Co zrobić, by w ludziach powstawała wiara i by mieć na to wpływ? Tutaj w naszym fragmencie podane są, normalnie w studium biblijnym to bym powiedział, no parę rzeczy i odkryjemy, ale w wykładzie, prezentacji to mówię wprost, dwie rzeczy, które możemy w tym celu robić, aby być wzorem dla innych. I popatrzmy pod tym kątem jeszcze raz na wers 8 z tym pytaniem, co mogę zrobić, by w ludziach powstała wiara? Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Co Paweł robi? Dziękuję za to, że jest w nich wiara. Ale dziękuję komu? Za wiarę tamtych ludzi? No, dziękuję Bogu. Czyli jest świadomy, skąd w człowieku bierze się wiara. Rozumie, że to Bóg buduje wiarę. A więc pierwsza rzecz, by taki cel osiągnąć, to jest ufanie Bogu, zaangażowanie tej wiary, którą Bóg w nas zbudował, zaangażowanie w ten temat, żeby w innych ludziach powstała wiara. Można wiarę, którą się ma, angażować w różne rzeczy, w zdrowie, Boże, proszę Cię o zdrowie, w pomyślność naszych bliskich, by układało się w pracy i tak dalej, ale ponad to wszystko możemy zaangażować naszą wiarę właśnie w to, by wiara w ludziach wokół nas rosła. Paweł wielokrotnie w swoich listach pisze, że właśnie o to się modli, w tym ufa Bogu i to jest dobry drogowskaz. My też możemy się mocno angażować w modlitwę o ludzi wokół nas, by budowana była ich wiara. Nasze myśli mogą co chwilę uciekać do takiej modlitwy, gdy patrzymy na ludzi wokół nas. Modlitwa tak naprawdę jest wyrazem wiary. Tym, co tutaj działa, to jest właśnie wiara, zaufanie do Boga. I kiedy patrzymy na innych ludzi, no to różne rzeczy przychodzą nam do głowy. O tym, co robią, jak są ubrani. Ale czy przychodzi nam do głowy ta myśl, by Bóg budował ich wiarę? Jednak sama modlitwa nie wystarczy. Druga rzecz, którą możemy robić, by w ludziach powstawała, rosła wiara. Co jeszcze Paweł robił tutaj? Wsłuchajmy się w treść tego, co napisał w wersie 9. Jeszcze raz wers 9.
Bóg bowiem, któremu służę w głębi mego ducha, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam. Co Paweł tutaj robi? O czym pisze do tamtych chrześcijan? O sobie. O tym, że służy Bogu w głębi swojego ducha, nawet powołuje Boga na świadka, że tak jest. Pisze do nich o swoich najgłębszych motywach, co go napędza, że napędza go pragnienie służenia Bogu i że też bardzo im, mu zależy na nich. Jak więc pomaga tamtym chrześcijanom, żeby rosła w nich wiara? Stawia siebie jako wzór wiary. I to jest kolejna rzecz, jak możemy zatroszczyć się o to, aby wzór naszej wiary został odbity w następnych pokoleniach. Potrzebujemy zadbać o to, by nasza wiara, wzór naszej wiary był widoczny. Widoczny dla innych. I to jest coś, czym zajmiemy się do końca tej prezentacji. Jak mój wzór wiary może być widoczny, by stał się odbity w następnych pokoleniach? W jaki sposób? Co Paweł robi, by inni ludzie zobaczyli wzór jego wiary, jak on ufa Bogu? Coś pisze na ten temat w wersie 11, jeszcze raz wers 11. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. Chcę do nich pojechać i tam użyczyć im jakiegoś daru. Co jest tym darem? Możemy to zobaczyć w innym miejscu, wobec innej wspólnoty, ale zasada jest ta sama. Pierwszy list do Tesaloniczan 3. Pisze on tam: gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze. A Pan niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was. Dlaczego Paweł chce z nimi się osobiście zobaczyć? Ponieważ on ma coś, czego oni jeszcze nie mają w takim stopniu, co on? Miłość, tak? Jego miłość do innych ludzi jest spotęgowana, jest nazwana spotęgowaną. Oni jeszcze jej nie mają, ale jak popatrzą na wzór takiej miłości, doświadczą tej miłości na sobie, no to ich miłość będzie rosła. I jest tutaj pewna kardynalna zasada, jak pomagać innym, by ich wiara rosła. Trzeba pokazać im lepszy wzór wiary. Trzeba samemu być lepszym wzorem. A więc jeżeli chcemy osiągnąć ten cel życia w duchowej dziedzinie, by nasza wiara została odbita w następnych pokoleniach, to potrzebujemy zatroszczyć się, by ten nasz wzór wiary był dobry, lepszy, najlepszy dla tych, którzy na nas patrzą. Dla młodszych pokoleń, dla młodszych członków rodziny, bo wzór wiary ma kluczowe znaczenie. W takim razie wielkie pytanie, jak być dobrym wzorem wiary? Tu trzeba od razu powiedzieć, że same dobre poglądy nie wystarczą. Sama, nazwijmy to, nauka, wspaniałe, doskonałe poglądy, że takie właśnie mamy, to jeszcze za mało. Trzeba dużo więcej. Co jest potrzebne, by być wzorem wiary? Gdy przyglądamy się temu tematowi w Biblii, to jedna rzecz jest niezbędna, by wzór wiary był widoczny. I można to zobaczyć w każdym przypadku, gdy jest mowa o wzorze wiary.
Jest coś, co jest niezbędne, by ktoś drugi mógł zobaczyć wzór mojej wiary. Na przykład, gdy Paweł opisuje, jakim jest wzorem dla Tymoteusza, to zobaczmy, co tam jest kluczowe, co powoduje, że ten jego wzór jest szczególnie widoczny. Drugi list do Tymoteusza 3. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Co zwraca tutaj naszą uwagę? Może lekko niepokoi. Co jest potrzebne, żeby wiara była widoczna? No tutaj prześladowania. Ale zasada jest bardziej ogólna. Potrzebne jest pokazywanie wiary w działaniu w sytuacji, gdy jest jakieś spore wyzwanie. Pokazywanie, jak człowiek reaguje, gdy jest trudna sytuacja. I możemy tutaj wyciągnąć taki wniosek. Nie da się pokazać wzoru wiary bez trudnej sytuacji, wyzwania. Doświadczanie prześladowań to jedna z takich sytuacji, ale są inne. Jak tak patrzymy na przykłady w Biblii, Abraham, ogromny wzór wiary, ale dlaczego ogromny? Bo pokazany w konkretnych, bardzo trudnych sytuacjach. Najpierw, gdy Bóg powiedział mu, by wyszedł ze swojego miasta i poszedł za Bogiem w nieznane. Ogromny krok wiary. Zostawić swoje bezpieczne, poukładane, pozabezpieczane życie i pójść w nieznane, gdzie ostoją bezpieczeństwa jest sam Bóg. Abraham wyszedł i poszedł w nieznane. A apogeum wzoru wiary, jakim jest Abraham, było co? Ofiarowanie Izaaka. Ale identycznie dzieje się dzisiaj. Za każdym razem, kiedy ze względu na Boga zostawiamy jakąś ostoję bezpieczeństwa, takim wzorem wiary się stajemy. Dla mnie takim jednym z największych przykładów był mój ojciec, który, jak już wielokrotnie mówiłem, zostawił swoje doskonale układane życie, pozabezpieczane. Świetna praca w spółdzielni projektowej na Starym Mieście we Wrocławiu. Budowa domu na Krzykach w najlepszej dzielnicy Wrocławia. Wspaniała wspólnota, pełna przyjaciół. W niej zresztą wychowywałem się jako dziecko. Nawiasem mówiąc, ta wspólnota we Wrocławiu w tym tygodniu pożyczyła nam trochę pieniążków w tej naszej walce o sąsiedni teren. Bez procentu. Moja rodzinna wspólnota. Dziękuję za to Bogu. Ale wracając do mojego ojca, to swoje doskonałe otoczenie pewnego dnia zostawił i zabrał nas, swoją rodzinę, w nieznane, do Krakowa, bo miał przekonanie, że Bóg go do tego wzywa. I taki wzór wiary mi zostawił. Nie zostawił mi majątku, żadnych materialnych dóbr, poza biblioteką, ale zostawił mi najwięcej, co można zostawić. Wzór wiary, który był widoczny w sytuacjach, gdy było wyzwanie. Trzeba było czynem pójść za Bogiem. A więc nie tylko prześladowania, także wszelkie sytuacje, gdzie jest jakieś wyzwanie. To jest moment, kiedy nasza wiara staje się widoczna. Ale tutaj trzeba wstawić
coś absolutnie kluczowego, skąd ta wiara może się we mnie wziąć? Skoro mam ją później tak wyrażać, to skąd ona się weźmie? Kluczowa jest tutaj obietnica z listu do Hebrajczyków 12, ale przeczytajmy ją w tłumaczeniu Biblii Przymierza. Brzmi to tam tak. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. To Jezus jest tym, który zaszczepia w nas wiarę, wzbudza ją i ją dalej doskonali. I kluczowa jest modlitwa w oparciu o tę obietnicę. Boże, zbuduj we mnie taką wiarę. Bóg wtedy odpowiada, a pozwolisz mi na to? Trochę się trzęsiemy ze strachu, ale mówimy, dobrze, Boże, pozwalam, zbuduj moją wiarę, będzie dobrze. Ale później właśnie tą wiarę potrzebujemy wyrazić w różnych sytuacjach, w których pojawią się wyzwania. Wyzwania mogą być naprawdę różne, mówiliśmy o Pawle, ale sam Tymoteusz, w jaki sposób on był wzorem wiary, w czym? Gdzie tu jest wyzwanie? I wróćmy na chwilę do tego tekstu z drugiego listu do Tymoteusza 3, który już wcześniej cytowaliśmy, sam początek. Paweł mówi o nim: ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości. Gdzie tu jest wyzwanie? Pokazują je słowa: ty poszedłeś śladem. Czasami jest to największe wyzwanie, pójść czyimś śladem. Gdy ma się przed sobą niczym nieskrępowaną możliwość wybierania swoich niezwykłych dróg, bycie panem swojego losu, przecież my Polacy aspirujemy do ideałów zachodniej cywilizacji, a tym ideałem zachodniej cywilizacji jest niczym nieskrępowana wolność, gdzie każdy może piąć się w górę, osiągać różne szczyty, będąc panem swojego losu. A tutaj takie wyzwanie: zostać uczniem, pójść czyimś śladem, poświęcić temu swoje życie, zapłacić koszt, bo z tego podobno wyniknie coś najlepszego. A co z moimi ambicjami sprawdzania się w najwyższych jakichś sytuacjach, na najwyższych szczeblach władzy, posiadania? A tu wyzwanie: pójść czyimś śladem, zostać uczniem. Czasami jest to największe poświęcenie. Gdy wiara zbudowana przez Boga w moim sercu skłania mnie do tego, by powiedzieć: wierzę, że to jest jeszcze lepsza droga niż moje ambicje. Pójść za Bogiem w nieznane w ten sposób, być pokornym. Ale tu nie można nie powiedzieć, że dla Boga punktem honoru jest spełniać swoje obietnice w życiu tych, którzy jemu ufają, i wynagrodzić wielokrotnie nasze oddanie wobec niego, jakiekolwiek by ono nie było, tak, że nigdy nie będziemy żałować. A więc ufając Bogu, wyrażając to w jakimś wielkim oddaniu, wchodzisz w interakcję z samym Bogiem, dawcą obietnic, i to nie są żarty, tu nie ma przypadków, tu nie ma zaniedbań. Tak czy inaczej, nie można pokazać wzoru wiary bez sytuacji, że coś nas będzie wiele kosztowało, że jest potrzebne jakieś poświęcenie, ale nie pożałowaliśmy go. Oddaliśmy coś Chrystusowi, pomimo tego, że nas wiele kosztowało.
To właśnie ma decydujący wpływ na tych, którzy na nas patrzą i na to, na ile mój wzór wiary zostanie odbity w następnych pokoleniach. Wracając do chrześcijan w Rzymie, dlaczego o ich wierze mówiło się po całym świecie? Dlaczego ich wiara stała się tak widoczna? Musiały tam być sytuacje, w których opowiedzenie się po stronie Chrystusa musiało coś kosztować. Nie trudno to sobie wyobrazić w takim miejscu jak Rzym, stolica cesarstwa, siedziba Cezarów. W czasach, gdy republika była już praktycznie przeszłością i nastał czas dominacji Cezarów, którzy praktycznie mogli wszystko, jak dany Cezar wpadł na pomysł, żeby prześladować chrześcijan, co się zdarzało, to ci Rzymianie byli w Rzymie byli najbliżej, a niektórzy z nich przecież pełnili eksponowane funkcje w cesarstwie, są o tym wzmianki w Nowym Testamencie. Oto przestrzeń, w której ich wiara stała się widoczna, gdy wiele kosztowało opowiedzenie się za Chrystusem. A więc jedni opowiadali się za Chrystusem, płacąc za to często nawet wysoką cenę, podczas gdy inni pewnie starali się jak najmniej narazić. Ale jaki jest ostateczny rezultat tych wyborów? Rezultatem jest właśnie to, czy mój wzór wiary odbije się w następnych pokoleniach. No, trzeba powiedzieć, niekoniecznie we własnych dzieciach, bo przecież każdy człowiek ma prawo do osobistych wyborów i pomimo najlepszych wzorów czasami nasze dzieci pójdą jakąś inną drogą. Ale jeżeli ten wzór wiary jest, będzie on krytyczny dla innych. W miejsce własnych potomków Bóg da innych. Można powiedzieć, żaden odruch poświęcenia jako wyrazu wiary nie zostanie zmarnowany. Dlatego właśnie warto coś z tym robić, warto wybierać dobrą ścieżkę, by jednak niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jestem, walczyć o to, by być tym najlepszym wzorem wiary. Wspaniały przykład i zachęta, jak taka wiara może być widoczna. Taki przykład dostarcza nam pewna postać z Biblii, mianowicie Mojżesz. List do Hebrajczyków 11, zobaczmy, co tam jest o nim napisane. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. I dlatego też jest wielkim wzorem wiary. Zresztą cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków dostarcza nam przykładów, jak wiara stała się widoczna. No, zawsze w sytuacjach, kiedy to coś kosztowało. Warto podjąć ten wysiłek, pokazać, na jakie poświęcenie mnie stać przez wiarę, pokazywać swój wzór wiary w sytuacjach, kiedy coś mnie kosztuje. Do nich należą też sytuacje związane z przekazywaniem Ewangelii. Kosztuje to pewne poświęcenie. Może tak być, że ludzie przypną mi jakąś łatkę, ale też wszelkie inne sytuacje, sytuacje też materialne, gdy ten mój wzór wiary staje się widoczny poprzez jakieś większe oddanie sprawom związanym z Chrystusem w formie materialnego zaangażowania. Sposób, w jaki do tych spraw podejdę, będzie miał kapitalny, decydujący wpływ na to, na ile
ten cel życia osiągnę, tak? Że moja wiara, jej wzór pójdzie dalej. Właśnie by dobry wzór mojej wiary był widoczny w następnych pokoleniach. I dzisiejsze decyzje, ich skutki zobaczę w przyszłości. Patrzymy na to, jak być wzorem wiary i naszym odkryciem było to, że nie można pokazać wzoru wiary bez jakiegoś poświęcenia z naszej strony, jeżeli coś nas nie kosztuje. Są rzeczy grubego kalibru, typu prześladowania albo rezygnacja z jakiejś ostoi bezpieczeństwa albo jakieś pełne oddania, materialne ofiarowanie, ale są też rzeczy bardziej subtelne, gdy nasza rezygnacja z siebie nie jest aż tak spektakularna, a jednak są bardzo ważne, dlatego wznieśmy się jeszcze na chwilę na wyższy poziom subtelności i tym obrazem naszej wiary jest na przykład sposób, w jaki traktujemy drugiego człowieka, który ma inne poglądy niż ja. Bo wynika to na przykład z etapu wiary, na jakim jest, na ile traktujemy drugiego człowieka z miłością. I w 14 rozdziale listu do Rzymian Paweł wzywa tych wnuków, do których pisze ten list, którzy właśnie są tym wzorem wiary, ale wzywa ich tam do takiego też bardziej subtelnego oddania, aby odpowiednio traktowali innych. Na przykład jeszcze następne pokolenie, jego można powiedzieć prawnuki, aby byli dla nich wzorem wiary, bo mieli z tym poważne problemy. Jakie to były problemy z tym byciem wzorem wiary? Zobaczmy na parę wersów 14 rozdziału listu do Rzymian. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada. A ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada, bo Bóg go łaskawie przygarnął. Dlaczego wzór wiary był słaby w przypadku niektórych wspólnotowiczów w Rzymie? Bo ich wiara słabo wyrażała się w miłości. Był brak wystarczającej miłości, który powodował, że zamiast przygarniania innych, no, było bardziej pogardzanie innymi ze względu na poglądy lub potępianie. No i były tam takie dwie zasadnicze postawy. Pierwsza, bycie zbyt rygorystycznym w domaganiu się, by inni uznali jakieś rzeczy za ważne, chociaż tak naprawdę to były rzeczy powierzchowne. A druga postawa to było pogardzanie tymi, którzy właśnie rygorystycznie się tych rzeczy domagali. Jak to w każdym środowisku, jedni oczekują rygorystycznego przestrzegania czegoś i potępiają tych, którzy tego nie czynią. Drudzy pogardzają tymi, którzy tego rygorystycznego przestrzegania się domagają. Trochę się z ich podśmiewują, z ich rygoryzmu. Każda strona forsuje swoje racje ku oburzeniu strony przeciwnej i toczy się w danej wspólnocie taka mała wojenka między rygorystami a luzakami. Jednak jest coś takiego jak Boża miłość w sercu, która pozwala nam wznieść się ponad jedno i drugie. Dzięki niektórym cechom miłości, miłość ma różne cechy, które są wymienione w 13 rozdziale listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, i wybrałem cechy, które mają tutaj wpływ, gdzie zamiast pogardy lub osądzania właśnie te postawy zostają wstawione. I popatrzmy na te wybrane cechy z
właśnie z tego miejsca, z pierwszego listu do Koryntian 13. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Gdy postępowanie innych mnie irytuje, jakże to wspaniała okazja, by pokazać wzór swojej wiary, która wyrazi się jak? W miłości do tych, których najtrudniej kochać. I gdy ludzie dostrzegą to, że ja, który kiedyś traktowałem ludzi tak, jak sobie na to zasłużyli, teraz nagle nie unoszę się gniewem, cierpliwie czekam na dalszy ich wzrost, ufam co do tego wzrostu Bogu, skutkiem czego nie narzekam na innych, nie okazuję zniecierpliwienia, oburzenia, raczej spodziewam się tego, co najlepsze, to co sobie ludzie pomyślą? Zobaczcie, jak Bóg zmienia ludzi, którzy mu ufają. I to będzie wielki, wspaniały wzór do naśladowania przez następne pokolenia. Więc można modlić się: Boże, zbuduj we mnie taką wiarę, by wyrażała się w spotęgowanej miłości, by to stało się widoczne. To są takie subtelne sposoby, obok tamtych mocnych, na wyrażanie swojej wiary. A więc taki cel w życiu, w tej duchowej dziedzinie życia, by mój wzór wiary został dobrze odbity w następnych pokoleniach. Taki cel nigdy się nie zdewaluuje, nigdy nie straci na wartości, nigdy nie przestanie być ważny. Będziemy się nim cieszyć przez całą wieczność. Nic tylko takiego celu zapragnąć. Pozwólcie, że wyrażę to też teraz w formie modlitwy, to nasze pragnienie. Boże, dziękuję Ci za to, że mądrość, którą posyłasz nam przez Twoje wspaniałe słowo, dotyczy też takich rzeczy, dotyczy naszych relacji i pouczasz nas, że nie ma lepszego sposobu na przynoszenie Tobie chwały, pokazywanie Twojej wielkości, jak właśnie sposób, w jaki traktujemy innych ludzi. Proszę, abyśmy w naszej wspólnocie mogli w ten sposób pokazywać Twoją wielkość, pokazywać wiarę, która wyraża się w miłości, w sposobie traktowania innych, i proszę, abyś tą miłością wypełnił nasze serca. Dziękuję Ci też za ten cel, by nasza wiara była widoczna przez innych, a nie stanie się to bez jakichś trudnych sytuacji, wyzwań. Dlatego Ojcze, proszę o każdą osobę tutaj wśród nas i tych, którzy nas słuchają, oglądają, abyś właśnie prowadził każdego z nas osobiście, byś budował naszą wiarę. Ty, Jezusie, jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary, tym, który ją w nas zaszczepia i rozwija. I ufam Tobie, że będziemy w tym wszystkim wzrastać. Mówiłem na początku, że lubimy razem z Ewą, gdy jesteśmy w Krakowie, odwiedzać pewne miejsca, a szczególnie przejść ulicą Świętego Tomasza między Sławkowską a Jana i zobaczyć, jak tam dalej się odbudowuje kompleks kamienic i tworzy się wyjątkowy Hilton. Ale oto parę miesięcy temu dane nam było ubrać budowlane kaski i dostać się do środka, zobaczyć to miejsce,
od głębokich podziemi, tajemniczych podziemnych sal, po przestrzenie poddaszy. I to była niezwykła wyprawa dla kogoś takiego jak ja, kogo fascynują takie zjawiska. Miałem nawet swoje pomysły, którymi nie omieszkałem się podzielić z twórcami tego miejsca. Ale cokolwiek byśmy w życiu nie robili, takie czy inne dzieła, to na wierzchu może być ten właśnie cel. Cel z duchowej dziedziny życia. Zobaczyć moją wiarę odbitą kiedyś w następnych pokoleniach i myślę, że jest to bardzo dobry drogowskaz dla naszego życia.